I co? Wracasz na stałe? Możesz przestać z tą presją? Nie, nie wracam. Coś się tak zdenerwowała? Najpierw ty mnie wkurzyłaś, a potem mama. No to witaj w naszym świecie. A może prawdę ci po prostu powiedziała? Marek, nie ułatwiasz mi. A niby ty mi coś ułatwiasz? Haruje jak wół i jeszcze się chorą matką zajmuje. A ty wielka pani z miasta. Najłatwiej uciec i zostawić problemy innym. Przepraszam, wiem, masz rację. Ale ja nie mogę tak po prostu wszystkiego zostawić. Nie możesz? Czy nie chcesz? Marek, mówiłeś już jej? O czym? No bo myśmy się tak zastanawiali, Sefcio. No bo może byś na jakiś czas Kasię wzięła do siebie. Na teraz. A jak przyjedziesz do matki, to nawet lepiej. Ona ci mieszkania przypilnuje. Kasię? Ale gdzie? No gdzie, gdzie? No jak to gdzie? Do Warszawy! Dziewczyna maturę ma, tu żadnych perspektyw, a tam i o pracę łatwiej, i o wszystko. Ale ja mam tylko dwa małe pokoje, no nie ma warunków. No właśnie, dwa. To przecież w sam raz. Poczekajcie, poczekajcie. Nie rozpędzajcie się tak. Ja naprawdę nie mam na to warunków, no nie zgadzam się. To co, pani miastowa? Rodzinę ma się w dupie, tak? To my się zajmujemy chorą matką. Kiedy ty latasz po kinach, kawiarniach, to chyba możesz coś dać od siebie. Boże, ja to chyba zaraz zwariuję. Wiem, jak to wygląda z zewnątrz. Wyrodna córka ma gdzieś swoją chorą matkę, ale ja naprawdę musiałam stąd wyjechać. Nienawidzę tego miejsca. Ktoś musiał jej wygarnąć, o co chodzi. Najłatwiej to zabrać tyłek i pojechać do miasta. Ale w życiu tak się nie da. Czasami trzeba zacisnąć zęby i poświęcić się dla innych.